pojawia się w waszym życiu jakieś zagrożenie. To są te płomienie. Wy jesteście schowani pod linią ognia. Krzywda wam się nie dzieje, ale też wasze ruchy, wasze działania są ograniczone przez to, że szaleją te płomienie. To jest związane z karmą, uderzenie karmy, energii z poprzednich wcieleń. Jak te kule u nogi, karma chce spowolnić wasze ruchy i to jej się udaje. By uniknąć tych niebezpieczeń, zagrożeń, musicie być schowani. Wasze środowisko jest bardzo negatywne. Mówimy tutaj o osobach, których nawet do niedawna mogliście uważać za przyjaciół. Wcale nimi nie byli. Działali przeciwko wam. Chcieli osiągnąć sukces waszym kosztem. Wy to rozpoznaliście. Nie chcecie być w takim miejscu. Odchodzicie stąd. Nie jesteście z tym wszystkim sami. Archanioł Gabriel to jest wasz opiekun na ten czas, specjalista od komunikacji. Będziecie doskonale rozumiani przez innych. Dzięki temu będą was wspierać i pocieszać. Tylko, że wy do końca nie będziecie im ufać. Mając złe doświadczenia z przeszłości, jesteście zamknięci w mentalnym więzieniu umysłów, przekonań, zasad. Sami się zamknęliście i nie wychodzicie. Jak bardzo ta karta jest podobna do pierwszej? Tutaj jesteście pod linią ognia, szaleją niebezpieczeństwa. Za bardzo nie możecie wykonywać ruchów, ale macie iluzję bezpieczeństwa. To samo daje wam to mentalne więzienie. Macie mało miejsca na ruch, ale czujecie się tutaj bezpieczni. To jest więzienie umysłów. W związku z tą karmą odchodzi mężczyzna. Mężczyzna, który kochał, już nie kocha. On odchodzi i to jest karmiczne. Patrzcie dalej. Wyrocznia pokazuje jasno, że to ten mężczyzna, który miał panie dawać wam miłość, on grał przeciwko wam, wam szkodził. On odchodzi. Wyrocznia pokazuje ręką na tego mężczyznę, jest odwrócona, więc wy nie wierzycie, panie, nie możecie uwierzyć, że ktoś, komu tak zaufaliście, się nie sprawdził. Ale po tym odejściu tego mężczyzny, gdy sytuacja się oczyści, wracacie do realizacji planów duszy. Realizujecie dalej cele waszego życia. Będziecie wspierani przez tego archanioła. On będzie jakby was unosić w tym działaniu. Patrzcie tutaj, to jest umowa miłosna. Wy bardzo szybko odnajdziecie nową miłość, nowy związek. Tym razem ten przyszły związek będzie wolny od karmy, która zostaje tutaj oczyszczona, więc nie zakończy się tak źle jak poprzedni.